Dzień dobry, witam piątkowo i majówkowo i mam nadzieję słonecznie. Dzisiaj jestem sama, tutaj Ania Zabłocka. Dzisiaj nie ma ze mną Adama, dzieciątko mojego narzeczonego. A to dlatego, że za kilka godzin dzisiaj nagrywamy nasz filmik narzeczeński. Także trzymajcie za nas kciuki. Posłuchajcie, ja mam taką dzisiaj fajną myśl do przekazania. Może to będzie powtórka z rozrywki, ale pomyślałam sobie, patrząc na singli w czasie koronawirusa i nie tylko, że taki temat powtórzony się bardzo przyda. Ale nie moja myśl, to nie wiem, czy wiecie, że ten program jest dla dorosłych. Witam w programie dla dorosłych. Jak wrzucam filmy na YouTube'a, to YouTube się mnie pyta, czy są to treści dla dzieci. I musisz zaznaczyć, że nie są to treści dla dzieci, bo w przeciwnym razie dodawanie komentarzy będzie niemożliwe. I sobie tak pomyślałam, że faktycznie ten filmik jest tylko dla dorosłych. Dlatego, że tutaj nie promujemy bawienia się drugą osobą, nie promujemy flirtowania, zostawiania, znikania. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to wiedz, że tutaj promujemy dojrzałe życie. Nawet jeśli masz 18 lat, to tak, jesteś już osobą dorosłą i zachęcam Cię do dorosłego, dojrzałego traktowania związku, relacji drugiej osoby, dlatego że tutaj uczymy się nie rozwodów. O rozwodach uczy nas świat wokół nas. Tutaj uczymy się trwałego związku, miłości, szacunku i małżeństwa, relacji do końca życia. Także witam w programie dla dorosłych. Dzisiaj będzie o singlach właśnie w czasach koronawirusa, tak jak wspomniałam. Koronawirus kojarzy mi się z odosobnieniem, pewną izolacją, pewnym odcięciem, pracą zdalną, mniej spotkań z ludźmi, mniej wychodzenia, ja i mój dom, mój komputer. I zdaję sobie sprawę, że osobom, które mieszkają same, nie udało im się wyjechać na przykład tak jak ja do rodziców, ale są same. Same w kawalerce, na Ursynowie, same w pracy, wszystko się dzieje online, spacer samotny. Zdaję sobie sprawę, że singlom, osobom niezamężnym może być ciężko, że cała sytuacja, oprócz tego, że jest lęk i nie wiadomo co będzie, to jeszcze ta perspektywa, że jestem sama, dobija jakaś taka melancholijność, może depresyjność, smutność i może doskwierać pewna samotność, taka jeszcze większa tęsknota za kimś, żeby podzielić ten los chociażby koronawirusa, żeby się do kogoś przytulić, usłyszeć, będzie dobrze, fajnie. I dodatkowo jeszcze ta myśl, na Boga, jak to długo jeszcze potrwa? Gdzie ja mam kogoś poznać, jak teraz w normalnych okolicznościach nie mogłam nikogo poznać, to teraz gdzie? Kiedy mam maseczkę i widać tylko oczy, nawet moich pięknych nowych ust, mojej szminki nie widać. Albo już teraz można pójść do lasu, ale często piesek pana, piesek pani się spotykali i można było z kimś porozmawiać teraz, może już można, ale mimo wszystko ten odstęp musi być spory. I dzisiejszy odcinek jest takim, przede wszystkim chcę wyrazić moje zrozumienie. Wiem, jak gorzej, jak źle możecie się czuć, tacy jeszcze bardziej sfrustrowani, jeszcze bardziej smutni, jeszcze bardziej tak melancholijnie przybici i może zapalać się pewna taka lampka. Dobra, to co teraz? Może coś powinienem zrobić, może jakoś powinnam zareagować, może gdzieś się zapisać, jeszcze trzeci profil na Tinderze, a może go jakoś usprawnić. I dzisiejszy odcinek nie będzie o tym, jak stać się bardziej atrakcyjnym w sieci, bo to sieć pewnie jest teraz miejscem wzmożonej aktywności singli. A ponieważ wiem, że to nie to miejsce na ten moment. Dzisiaj ja nie będę Was popychać do online, chociaż kiedyś jakiś odcinek na ten temat zrobimy. Chcę zaproponować coś totalnie odwrotnego. I mam trzy takie rzeczy, którymi chciałabym się dzisiaj podzielić. Ponieważ widzimy, że świat doświadcza czegoś takiego jak stop, hamulec, reset, wycofaj, uspokój się, daj sobie czas, przemyśl. I po pierwsze, pierwsze słowo, które się dzisiaj pojawia, to jest spokój. Niech Twoją duszę ogarnie spokój. Mimo to, że wszystko może krzyczeć w tej chwili, napisz do tego starego kolegi, poflirtuj, żeby mieć tą odrobinę samoakceptacji, odrobinę czyjegoś zachwytu. Ja byłam w tym
i wiem, jak czasami wieczorem i nie wieczorem chce się z kimś po prostu popisać, utrzymać kontakt, mieć jakiś podtekst troszeczkę erotyczno-seksualny, żeby się poczuć dowartościowanym, poflirtować, pobiec z kimś, natomiast to są chwile, to są łzy, to często do niczego nie prowadzi. My się czujemy chwilowo dobrze, ale długofalowo do niczego to nie doprowadzi. Dlatego spokój. Ja wiem, że różne myśli mogą dochodzić do naszej głowy, ale kiedyś uderzyło mi fajny fragment z Pisma Świętego, który mówi, że każdą myśl możemy brać w posłuszeństwo Chrystusowi. Inne tłumaczenia mówią, możemy poddawać myśl w niewolnictwo Chrystusowi, że to nie myśli mają determinować nasze słowa i czyny. One mogą do nas przychodzić i mogą być totalnie różne. Ja, która biorę ślub 5 czerwca, też różne myśli przychodzą mi do głowy. Natomiast sukcesem jest, ja się tym myślom nie dam i ja nimi zamierzam sterować i nie poddam się tej zachęcie do przygodnego flirtu, do desperackiego poszukiwania online, do ścigania starych kolegów. Nic od niego nie chcę, ale może chcę mi się po prostu popisać. Ja dzisiaj w dobie koronawirusa i kwarantanny chcę zdobyć spokój, wyciszyć się, wziąć wszystkie moje myśli pod kontrolę. Panie Boże, Ty masz wszystko pod kontrolą, nie zamierzam się stresować, mimo to, że inni wokół mnie podpowiadają, a co teraz? Teraz będzie spokój. Po drugie, zredefiniuj, a może jeśli wcześniej nie oglądałaś moich odcinków, spisz sobie, to jest czas właśnie, spisz sobie, na kogo czekasz. Czy wiesz, na kogo czekasz, na jaką miłość czekasz, jaka miłość ma Cię spotkać, jaki człowiek, czy to wiemy? Powiem Ci dlaczego, warto to wiedzieć, dlatego że jeżeli nie wiesz, na kogo czekasz, to łatwo wpaść w pułapkę kogoś, kto się Tobą zainteresuje albo połączy Wasz z chemia, że spontanicznie w to wejdziesz, gdzie nie do końca to będzie właśnie to, na co czekasz. Bardzo ważne jest mieć, czy to w relacji damsko-męskiej, pogląd, ale na każdą inną sprawę. Po prostu ja wiem, jak postąpię, jak ta sytuacja się do mnie zbliży. Mam pogląd na aborcję, mam pogląd na seks przedmałżeński, mam pogląd na kradzież. Ja wiem, jak postąpię, nim stawię czoła tej sytuacji. Ja nie podejmuję decyzji, kiedy staję przed facetem, który się do mnie dobiera, o nie, to teraz ja chcę czy nie chcę z nim się przespać. Ja wiem, że ja tego po prostu nie robię i to zaplanowałam dużo wcześniej. To pomaga mi być stabilną, twardą, podobnie z wartościami. Ale oprócz wartości, pozwólcie, że przytoczę jeden filmik, który miałam, chyba to był numer 3, o stole, nie wiem czy pamiętacie, 4 nogi stołu, czyli kogo szukamy, żeby wiedzieć, kogo szukamy. To był taki papierek lakmusowy o potencjale naszej relacji. Mówiliśmy wtedy, że relacja gra super, jeżeli podobamy się sobie fizycznie, jeżeli jest jedność intelektualna, jeżeli lubimy ze sobą spędzać czas, hobby. I po czwarte, kiedy jest jedność w wartościach. I tak sobie pomyślałam, czy ta metafora stołu będzie nam pomocna w przypadku właśnie tego definiowania, na kogo ja czekam. I zauważyłam, że niekoniecznie, dlatego że chyba nie warto jest wpisywać swoje preferencje co do wyglądu fizycznego, dlatego że na przykład mam kolegę, który zawsze lubił Azjatki, ożenił się z piękną blondynką. Albo na przykład pary, gdzie koniecznie jakiś fakultet, koniecznie 3 fakultety, koniecznie to i to. A okazało się, że to ostatecznie nie edukacja dyktuje, jak mądrym, wspaniałym czy emocjonalnie intelektualnym człowiekiem ktoś jest. Podobnie z tą jednością, jeśli chodzi o hobby. Czasami ktoś nas zaskoczy jakimś innym hobby i w tym pięknie zagramy, więc te 3 sfery uznaję bardziej jako preferencje i później super, jakbyśmy w nich po prostu się dobrze czuli. Ale co musimy zaplanować, co musimy sobie spisać, są to wartości. Czyli jakie wartości pragnę, żeby moja druga wisienka czy czereśnia, nie połowa, ze mną współdzieliła, nie tylko szanowała, że ja mam takie, a ona ma inne, ona musi już od samego początku je dzielić. W przeciwnym razie, kiedy wchodzimy w związek, jak osoba nie dzieli naszych wartości, a dziś po cichu liczymy, że może się zmieni, ryzykujemy budowę domu, to jest piękna metafora, że jesteśmy przy oknach, przy dachu może, związek 2-3-letni, ty chcesz w końcu ślub, a ona ci mówi, ale przecież ja od początku mówiłam, że ja nie chcę ślubu kościelnego.
to są dzieci wspólne, to jest podejście do finansów, to jest podejście w ogóle do drugiego człowieka, pomocy drugiemu człowiekowi i w końcu wiara, która u mnie była kluczowym decydentem. Chciałam poznać i wejść w związek z człowiekiem, który jest chrześcijaninem, nie tylko z nazwy. Chrześcijanin, który jest z mowy, z praktyki, ze swoich czynów. I ja pojawiały się różne osoby na mojej drodze, które byli wspaniałymi, dobrymi ludźmi. Tam rozwodnik albo żonaty. Fajni mężczyźni. Super się rozmawiało, była chemia. Natomiast jak dochodziło do punktu, czy dzielisz ze mną tą kluczową wartość, tą jedną, małą, wielką, okazywało się, że nie. Niestety, będę czekała dalej. Dlatego zdefiniowanie sobie tych wartości jest takie ważne, żebyśmy się nie obudzili pod dachem, a się okazuje, że my jeszcze musimy kopać fundamenty. Jest niemożliwe dostać się wtedy do fundamentów. Żal, rozpacz, poczucie straty, oszukania, ba, spuszczanie, zniżanie wartości i poczucie, że coś straciliśmy. Więc niech czas kwarantanny będzie na czas zdefiniowania, spisania nie 100 rzeczy, ale 3 kluczowych wartości. Z tego nie zejdę. Ślub kościelny, chcę, żeby człowiek wierzył, chcę mieć wspólne dzieci. Ty wiesz, co jest dla ciebie najważniejsze. I po trzecie, pierwszy spokój, niech nas ogarnie spokój, pokój, spowolnienie. Po drugie, spisz mi, zredefiniuj mnie, na kogo czekamy, by nas nie zaskoczyły totalnie inne wartości, w których się zakochamy. I po trzecie, pomyśl, jakiej partnerki, jakiego partnera szuka właśnie ta osoba, którą przed chwilą żeśmy sobie zdefiniowali. I wyobraźmy sobie, że ten nasz zdefiniowany partner na nas patrzy, on przy nas siedzi. Patrzy, jaki mamy język, patrzy, jak postępujemy wobec innych. Nie z nazwy, nie z opowieści, ale że on nas obserwuje i ten nasz partner decyduje się, czy on nas chce, czy on nas taki chce. Tu pytanie, czy jesteśmy wierni swoim wartościom? Sami, jak kiedy jesteśmy jeszcze sami? Zauważyłam, że bardzo często łatwo jest, kiedy ten proces czekania, cierpliwości się troszkę przewleka, przedłuża, łatwo jest wchodzić w relacje, albo tak sobie trochę flirtować. I, no ja czekam na taką słodką, łagodną, piękną, dobrą, pokorną dziewczynę, ale co mi szkodzi jeszcze z tą popyść, to poflirtować, tutaj się przespać, albo szukam kobiety, chrześcijanki, ale co mi szkodzi jeszcze tu trochę z tą pobyć, i tak nadwyrężyć swoje wartości, to samo co do kobiet. A co jeśli Pan Bóg trochę tak patrzy z góry, Pan Bóg, opatrzność, los, jak chcesz nazwać, tak nazwij, stawia na naszej drogie różne testy, patrząc, czy Ty to przejdziesz, czy Ty się oprzesz, czy po prostu nęcony zniecierpliwieniem wejdziesz to tu, to tam. Dlaczego ma Pan Bóg, los, cokolwiek, w co wierzysz, ma postawić Ci to, na co czekasz, jeśli Ty się gubisz w takich małych testach, które totalnie nie są dla Ciebie, a Ty wchodzisz licząc, trochę flirtując z tym, bawiąc się. A tam powiedział mi bardzo fajną rzecz w tym tygodniu. Powiedział, bardzo mi imponuje, Ania, to, że po prostu przez ten czas oczekiwania byłaś wierna. Byłaś wierna, bardzo stabilna, nie chodząca na kompromisy, ale Ty wiedziałaś, na kogo czekasz, bo to mi pokazuje, że również w małżeństwie Ty będziesz wierna, stabilna i mocna w wyznawanych przez nas wartościach. Kobiety i mężczyźni, to naszym partnerom już nie imponuje, jak my się chyboczemy. Bardzo ciekawy punkt, który zachęca do tego, żeby być wiernym, mimo to, kiedy nikt nie patrzy. Ale może ten nasz partner właśnie na to patrzy i kto wie, czy on nas właśnie zechce. Na niego czekamy, a może on po prostu powie, nie, 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 za dużo było tu wpadek. To mi śmierdzi troszeczkę, brzydko pachnie, niestabilnością. Takie 3 punkty z Wami zostawiam. Niech Was ogarnie pokój, zdefiniujmy, na kogo czekamy wartości. I trzecie, na kogo czeka Twój partner? I wyobraźmy sobie, że on nas obserwuje. I zdawajmy testy, bo cierpliwość bardzo opłaca. Bardzo popłaca. Ja jestem tego żywym, żywym przykładem. Życzę Wam jeszcze raz wspaniałej majówki. Niech to będzie wspaniały, piękny piątek. Jeśli deszczowy, to deszczowy. Jeśli słoneczny, to słoneczny. Wyciągnijcie z niej wszystko to, co najlepsze. A tymczasem widzimy się w piątek. Subskrybujcie kanał, piszcie na fanpage'u na Facebooku. Ja lubię odpowiadać na Wasze wiadomości. Komentujcie, żeby promować dobre treści. I pa, pa.